Corsair naprawdę od długiego czasu nie robił żadnych kulerów powietrznych. A500 jest to konstrukcja, która została po raz pierwszy zaprezentowana na tegorocznym CES-ie. Z tego co pamiętam, ostatni kuler, jaki w ogóle robił Corsair, był mniej więcej w tych czasach co ta platforma, czyli P55. Dziś nie zajmiemy się stricte recenzją tego chłodzenia, ale spróbujemy wykorzystać jego możliwości do podkręcania Pentiuma G6950 do 5 GHz. Dlaczego do 5? Dlatego, że przy ostatnim filmie, wykorzystując nietypowe metody chłodzenia, udało nam się go podkręcić maksymalnie do 4,8 GHz. Myślę, że ten cooler spokojnie sobie z tym poradzi, szczególnie, że ma dwa wentylatory w konfiguracji push-pull, dosyć mocne wentylatory i ogromny radiator. Do tego, do dzisiejszego filmu ustawimy je na 100%, także będzie dosyć głośno, ale powinno to nam dać lepsze wyniki. Płyta, którą dzisiaj wykorzystamy, to klasycznie Gigabyte GA-P55M UD2. Specyfikację całej dzisiejszej platformy macie teraz na ekranie. I tak jak w przypadku innych materiałów z podkręcaniem tego procesora, mamy dodatkowe chłodzenie dla sekcji zasilania w postaci jednego wentylatora i wentylator, którego pewnie nie widzicie, na chipsecie. Także zacznijmy może od sprawdzenia, jak ten cooler radzi sobie z ustawieniami, które ostatnio zostawiliśmy. W tym celu możemy sobie odpalić Cinebencha. To będzie naprawdę chwila i pozwoli nam to zobaczyć, jakie temperatury osiągamy na tym coolerze w tej konfiguracji. Jak widzicie, bez obciążenia jest dosyć chłodno i tak nadal jest ta różnica pomiędzy jednym a drugim rdzeniem. Najprawdopodobniej wynika to z samego procesora, a nie z montażu chłodzenia. Odpalmy więc Cinebencha i sprawdźmy, jaki będzie wynik i jaka będzie maksymalna temperatura. Jak widzicie, udało nam się w Cinebenchu uzyskać 255 punktów, co jest lepszym wynikiem niż ten, na którym skończyliśmy w ostatnim filmie o podkręcaniu tego procesora. Jak widzicie, maksymalna temperatura, którą osiągnęliśmy, to jest 56 stopni na pierwszym rdzeniu i 48 stopni na drugim rdzeniu. Jest więc to dużo, dużo niższa temperatura niż ta, którą uzyskaliśmy na już tak naprawdę topiącym się lodzie, co w sumie jest dość normalne. Także przejdźmy teraz do BIOSa, ustawmy to chłodzenie na 100%, żeby wykorzystać jego maksymalne możliwości i spróbujmy podkręcać dalej. Także pierwsza rzecz, którą zrobimy, to jest oczywiście ustawienie wentylatorów na maksa. Z tego co pamiętam, to było tutaj. Tak, CPU Smart Fan Control, tą opcję wyłączamy. Jak widzicie, są to moje obecne ustawienia. Jeśli chodzi o tą zakładkę, to tutaj to wygląda w ten sposób. Z tego co pamiętam, nic chyba tutaj nie zmieniałem. Jeśli chodzi o pamięci, no to mamy tutaj takie ustawienia. Timingi są takie, a napięcie, bardzo proszę, jest tutaj. Myślę, że na razie nie będę ruszał napięcia, po prostu podniesiemy taktowanie. Spróbujmy na przykład 230. No, może być coś takiego. Spróbujmy na tym zabutować do Windowsa. Także udało nam się zabutować do Windowsa. Jak słyszycie, wentylator chodzi na maksa, także ustawienia na pewno się zapisały. Odpalmy więc Cinebencha i HW Info. No i sprawdźmy, czy uda nam się przejść Cinebencha. Podejrzewam, że tak, bo to chłodzenie naprawdę daje radę sobie z tym procesorem. Jak widzicie, Cinebench przeszedł, wynik jest naprawdę bardzo podobny. Temperatury również wydaje mi się, że są podobne, chociaż nie, chyba troszeczkę skoczyły. Tak czy siak, mamy 255 punktów w Cinebenchu. I tutaj mała informacja dla tych, którzy nie są wtajemniczeni w ogóle w to, czym jest Pentium G6950. Otóż jest to jeden z najtańszych procesorów na socket 1156, który można aktualnie kupić. Celem takiego filmu jak ten jest po prostu sprawdzenie, ile można wycisnąć z tak taniego procesora. Zatem sprawdzajmy dalej, ile da się wycisnąć z tego procesora. Tym razem ustawimy 4,9 GHz. To będzie chyba gdzieś tyle? No troszeczkę za dużo jak na pierwszy raz. Może spróbujmy 234? Tak, to będzie dobra wartość. Także na razie nie zmieniam napięcia, jeżeli będzie jakaś niestabilność, a pewnie będzie, to po prostu podniosę napięcia. Jak widzicie, jednak się nie udało, będziemy musieli podnieść napięcia, także nie ma problemu. Ale i tak, taki wynik, jak na procesor za 5-6 zł, bo przed chwilą sprawdziłem na Allegro, jaka jest jego aktualna cena,
jest naprawdę imponujący. Przypominam Wam, że podstawowe taktowanie tego procesora to 2,8 GHz, także no, pojechaliśmy wysoko. W końcu się udało. Jak widzicie, podniesienie napięcia do 1,51 V dało oczekiwane rezultaty i zobaczcie na temperatury, są naprawdę sensowne, także myślę, że bez problemu damy radę do 5 GHz, no chyba, że będzie problem z samym procesorem, czy też z płytą główną. Jak coś, to podmienię wentylatory i troszeczkę ją bardziej schłodzimy. Jak widzicie, udało się, 4,98 GHz. No nie jest to 5 GHz, ale bardzo blisko. Udało nam się tutaj zdobyć w Cinebenchu 264 punkty i temperatura na pierwszym dzeniu wyniosła maksymalnie 60 stopni, a na drugim 51, także nadal mamy zapas temperaturowy. No i jesteśmy blisko 5 GHz. Także myślę, że jeszcze troszeczkę będzie trzeba pobawić się ustawieniami i uda nam się bez problemu ustabilizować 5 GHz. Także przejdźmy sobie teraz tutaj i spróbujmy... A, no i jeszcze podniosłem kupi, bo było zbyt wolne, przez co komputer nie chciał po prostu wstać z tymi ustawieniami. Także podnieśmy teraz BCLK. 238, 239. 239 to jest nasz cel. No to mnie to trochę zaskoczyło. Udało nam się, mamy 5 GHz, 263 punkty w Cinebenchu. Nie wiem, czy nie jest to troszeczkę gorszy wynik niż na mniejszym taktowaniu, ponieważ musiałem zmniejszyć nieco prędkość pamięci, dokładnie opóźnienia. Ale tak, udało nam się, 5 GHz, 263 punkty w Cinebenchu. Jestem już naprawdę zadowolony z tych wyników, ale chciałbym jeszcze zobaczyć, co możemy wycisnąć używając tego chłodzenia. Stawmy więc BCLK na 243. O, idealnie, 5,1 GHz. A więc udało się, 268 punktów w Cinebenchu, 5,04 GHz, no i maksymalna temperatura wyniosła tutaj 64 stopnie i 54 stopnie w przypadku drugiego rdzenia. Także jestem naprawdę pod wrażeniem możliwości tego chłodzenia. Dzięki naszym dzisiejszym zmaganiom i mocy tego coolera udało nam się trafić na czwarte miejsce na HWBocie, co jest naprawdę imponującym wynikiem. I jestem bardzo zadowolony z taktowania, które udało nam się tak naprawdę osiągnąć. Przypominam, że jest to procesor, który kosztuje 5-6 zł i wyniki, które dzisiaj uzyskaliśmy, jeśli chodzi o taktowanie, według mnie są naprawdę niesamowite. Myślę, że dobrze spożytkowałem moc tego coolera i jak na razie jestem z niego naprawdę zadowolony. Tak jak mówiłem, nie jest to jego recenzja, bo jego pełną recenzję wykonam dopiero kiedy zdobędę nowszą płytę, bo kto by tak naprawdę kupował ten cooler i płytę, która ma jakieś 8, no coś koło chyba 8 lat, troszeczkę więcej. I tak, jest to też zapowiedź moich przenosin na nowszą platformę. Dodatkowo chciałbym wspomnieć, że jest to pierwsza sesja podkręcania na tym nowym testbenchu. Jeśli jeszcze nie widzieliście procesu jego powstawania, to koniecznie zobaczcie ten film. Jeżeli jesteście również zainteresowani, jak dotarłem do tego momentu, do tych 5 GHz z bazowego 2,8 GHz, to koniecznie zobaczcie filmy, które podałem w opisie. Oglądając je chronologicznie, poznacie całą historię o tym procesorze.
Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o ocenie, komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dziękuję Wam i do zobaczenia.